Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku wystąpi Unitra, Eltra, Alicja R701 w kolorze budowy czarnym. Odbiornik wyprodukowany w bydgoskiej Eltrze posiada dwa zakresy UKF oraz na stałe ustawiony zakres długi Warszawa 1, co widzimy na skali. Odbiornik z wyglądu prosty, posiada dwa manipulatory, włącznik z regulacją siły głosu oraz regulację tonu dźwięku. Oprócz tego do dyspozycji mamy przełącznik zakresów fal długich oraz cztery przełączniki dla UKF-u. Z tą różnicą, że jeden, ten akurat, służy do regulacji boczną gałką, a trzy, P1, P2, P3, są to opcje dla programatora UKF, który znajduje się tutaj pod klapką i możemy sobie zaprogramować trzy niezależne stacje na zakresie UKF-u. Odbiornik w ogólnym stanie obudowy dobrym. Obudowa nie jest nigdzie popękana, połamana. Troszkę wytarte cyferki wokół regulatora siły głosu, ale postaramy się to na nowo jakoś namalować, nanieść, może się uda. Górna część nadruku jest cała. Nadruk skali jest cały. Logotyp również jest cały, logo Unitry też całe, rączka odbiornika nieuszkodzona, cała, niepołamana, klapka od manipulatorów, od programatora również cała, więc nie powinno być problemów, troszkę komora zakurzona, co oczywiście będziemy czyścić. Gałeczka do wyczyszczenia w przypadku tak samo jak reszta obudowy. Jak już pewno zaobserwowaliście, jest uszkodzona antena. Na szczęście blokada końcowa obudowy jest cała, więc wystarczy wymienić tylko antenę. Mam gdzieś w zapasach taką antenę, więc postaram się ją założyć i będzie kompletna dla takiego odbiornika. Zobaczmy, co mamy z drugiej strony. Oczywiście odbiornik zakurzony. To jest wspomniana antena do wymiany. Złącze zasilania, klasyczna ósemka. Wyjście na słuchawki oraz dinowskie piątka. Wyjście na magnetofon w celu nagrywania audycji. Tutaj znajduje się komora baterii. Zweryfikujmy teraz, jak wygląda jej stan. Oczywiście po piance dopychającej baterii już nie ma ani śladu, czyli cała pianka odpadła. Odstawmy to sobie na bok. Komora baterii wygląda na czystą. Nie ma śladów korozji na dużej na sprężynkach, blaszkach. Coś tam widać, ale to jest do wyczyszczenia, jest to nalot z wierzchu jedynie. Tu mam jakąś datę 9 maja 97. Prawdopodobnie wtedy mógł być odbiornik naprawiany albo coś było przy nim majstrowane. Odbiornik z roku 80. Numer seryjny 64-06-79. Tasiemka od baterii ze starości już urwana. Trzeba będzie założyć nową. Śrubeczki. O, tutaj brak. Tutaj również. Więc spróbujemy ten odbiornik otworzyć. Zaprezentuję Wam, jak wygląda wnętrze tego odbiornika. Spróbujemy go uruchomić. Oczywiście
i sprawdzimy jego stan na generatorze, czy częstotliwości stoją w tych, które tutaj nam producent wskazał, czy w ogóle działa prawidłowo głowica, to jest też pytanie. No i niebawem zaprezentuję Wam siostrę tego odbiornika. Na razie nie zdradzę jej nazwy, przekonacie się na kolejnym filmie, więc macie pretekst, żeby zasubskrybować kanał, odwiedzić mnie i będziecie mogli zapoznać się z siostrą Alicji R701 i będziemy mogli je spokojnie porównać. Jest to jeden bodajże z trzech moich odbiorników Alicja R701. Ten akurat jest w kolorze czarnym. Mam jeszcze w kolorze jasny, kremowy, beż oraz składak, można powiedzieć, czarny z białą obudową, coś takiego. Ale niestety jest uszkodzony, ponieważ podczas przesyłki został zniszczony, uderzony narożnik odbiornika, przez co obudowa jest popękana, więc prawdopodobnie posłużymy się tamtym odbiornikiem jako dawcą. Spróbujemy poprzekładać te części, które w razie W do tego odbiornika się przydadzą i skompletujemy w razie W z dwóch odbiorników jeden w pełni działający. Tak więc zabieramy się do otwarcia obudowy i zaraz do Was wracam. Tak prezentuje się wnętrze odbiornika Alicja Eltra R701. Po otwarciu, odkręceniu dwóch śrubek, jeżeli tu by w tym przypadku były, obudowa od spodu odchyla się w kierunku górnym, ściągamy gałeczki od potencjometrów i obudowa się delikatnie otwiera. Ona jest tutaj na takich zaczepach, które się wsuwają w obudowę, więc pomysł na zamknięcie obudowy bardzo fajny. Naszym oczom po otwarciu ukazała się jedna rzecz, oczywiście połamany tulejka czpień od śrubki oraz przy drugim tulejce znalazłem część drugiej obudowy, od drugiej obudowy. Niestety ten tutaj mamy pod głośniczkiem sprawny, jest ok, a ten tutaj jest pęknięty. Tak więc postaramy się to dzisiaj przykleić, aby tej części nie zgubić, żeby na obudowach, to się mówi, skompletować i potem ewentualnie naprawić. Przykleimy to na żywicę epoksydową, więc będzie to naprawdę mocno się trzymało. W odbiorniku pierwszym, co się rzuca, jest numer seryjny i rok 80, numer seryjny 64 06 79, płytka wzmacniacza i zasilacza od razu, transformator, część radiowa poniżej z głowicą, układem pośredniej oraz przełącznikami u góry. Bardzo ciekawie rozwiązany sposób montażu. Znajduje się to na dwóch płytkach połączonych oczywiście wszędzie, gdzie się da, kabelkami, złączkami różnego rodzaju. Więc widać, że Eltra zaczęła w tamtych czasach powolutku wprowadzać możliwość modułowej zabudowy odbiorników. Ciekawe, czy odbiornik jest sprawny. Zaraz go podłączymy do zasilania, zweryfikujemy jego działanie. Może usłyszymy program pierwszego radia na zakresie fal długich. Ok, składamy obudowę. Tak jak już wspomniałem, u góry są tutaj takie fajne zaczepy, więc obudowę bardzo przyjemnie się składa. Widać, że troszkę jest zakurzona, ale no niestety ma to swoje lata. Wyczyścimy to oczywiście. Ok, bierzemy się za złożenie odbiornika i podłączymy zasilanie, spróbujemy je uruchomić i zobaczymy, czy
usłyszymy cokolwiek. Tak więc składam odbiornik, zamykam obudowę i zaraz do Was wracam. Radioodbiornik już złożony, tak więc podłączyłem przewód zasilający i możemy przystąpić do sprawdzenia pierwszego zakresu od lewej strony, czyli jest to zakres fal długich, czyli powinniśmy usłyszeć naszą Warszawę 1. Uwaga, odpalamy. Niestety nic poza buczeniem nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Potencjometry widać do przeczyszczenia, bo nie kontaktuje. Też regulacja działa. Tak więc na chwilę obecną wiemy, że zakres fal długich nie działa. Sprawdźmy zakres kolejny, czyli UKF. Radio szumi, czyli dobra oznaka, czyli wiemy, że głowica działa tego zbiornika. No i spróbujmy coś znaleźć. Cisza, chociaż mamy już wiadomo fryzną antenę, ale podłączmy się kawałkiem przewodu, który porobi nam za antenę. Ok. Podłączymy tylko kabelek. Zobaczymy, czy coś złapiemy, tak. Niestety zakres UKF nie daje oznak. Spróbujmy na pierwszym programatorze. Słychać, że głowica się przestraja, ale niestety cisza. Na formalności jeszcze programator drugi. Niestety również cisza. Tak więc w chwili obecnej nie odbieramy nawet żadnej stacji w odbiciu lustrzanym. Spróbujemy podłączyć radyjko do generatora i puścimy sygnał z zakresu od 65 do 73 MHz. Zobaczymy, czy radyjko ma sprawną chociażby głowicę, czy działa w tym zakresie częstotliwości, które podała nam tutaj Eltra. To będzie teraz oznaka, że głowica jest sprawna, więc wystarczy ją tylko nam tutaj przestroić. No a reszta to jest tylko doprowadzenie obudowy do stanu używalności i będzie bardzo ładny eksponat. Podłączam generator i za chwilkę do Was wracam. Stanowisko, jak widzicie, już jest przygotowane. Generator odpalony. 65,5 MHz. Kabelkiem podłączony do anteny, bo niestety nie ma wyjścia antenowego. Ustawimy sobie regulację gałką.
No i próbujemy zobaczyć, czy złapiemy sygnał z generatora na częstotliwości 65,5 MHz. Coś słychać. Jest delikatne odstrojenie, ponieważ generator pokazuje nam 65,5. Jesteśmy na końcu skali, bardziej nie jestem w stanie zjechać. Słychać delikatnie, ale nie łapie. Jeżeli delikatnie zwiększymy częstotliwość, troszkę za dużo napięcie. Przepraszam, za małe. O! Mamy równo 80. Tak więc nasza częstotliwość w tym skrajnym ustawieniu 65,9 MHz. Odpalamy końcówkę pasma. MHz. No to zobaczmy, czy czyli końcówka pasma, najmocniejszy sygnał na częstotliwości 72,6. Czyli radyjko, powiedzmy, mieści się w swoich parametrach, jeżeli chodzi o zestrojenie. Mogło być by lepiej, ale no niestety, wiadomo, w tamtych czasach mogły być delikatne przesunięcia przy strojeniu. Ktoś źle coś zestroił i tak to wyszło z fabryki. Ok, spróbujmy zobaczyć, jak działa kwestia programatora. Weźmy sobie programowanie na pierwszym ustawieniu. Otwórzmy naszą klapkę z programatorami. I mam przy częstotliwości 73 MHz. Zobaczmy, czy złapiemy. No, mamy. Czyli powiedzmy, że końcówkę częstotliwości 73 MHz udało się złapać, ale musiałem zwiększyć napięcie wyjściowe z generatora do 90 dB/mV. Ok, no to sprawdzamy teraz zakres 65 MHz, czyli sobie wybieramy 60,5 MHz, potwierdzamy i zjeżdżamy w dół. Czyli mimo, że jesteśmy na 65,5 według na druku na potencjometrze, najmocniejszy sygnał uzyskałem 66,1. Pewno 66 podobnie. Tak więc na potencjometrze 65,5, na generatorze 66,1 MHz.
Tak mniej więcej wygląda dolny zakres częstotliwości, jeżeli chodzi o Alicję. Ok, wyłączmy sobie radioodbiornik, generator również. Podsumowanie. Radio, widać, że UKF i głowica działa. Niestety jest mało czuła w tym odbiorniku. Prawdopodobnie ktoś już przy niej majstrował i ją rozstroił. Tak więc trzeba będzie się zająć tą głowicą. Przestroimy ją. Radio wyczyścimy i doprowadzimy obudowę do ładnego stanu. Spróbujemy uzupełnić brakujący nadruk wokół potencjometru głośności. Oczywiście zamontujemy nową antenę, która w tym przypadku jest tutaj, jak widzicie, uszkodzona. Skleimy brakujące części w obudowie. Może się uda taką tulejkę wewnątrz dosztukować, żeby móc to radyjko ładnie skręcić, żeby nie było problemu z nim, że się w każdym momencie się nam otworzy. Wyremontujemy, wyczyścimy komorę od baterii. Na klapce od baterii uzupełnimy brakującą piankę. No i radioodbiornik po przestrojeniu wróci na półkę do mojej kolekcji wśród reszty odbiorników. Tak więc zapraszam do subskrypcji kanału, oglądania oraz oczekiwania na kolejne ciekawe filmy z moich zbiorów, jak również z napraw odbiorników polskich, jak i zagranicznych. Pozdrawiam i do zobaczenia.